Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a w dzisiejszym materiale będę ulepszał komputer dla mojego kuzyna. Jakiś czas temu mój młodszy kuzyn Krzysiu zapytał mnie, czy poskładałbym dla niego komputer, na którym mógłby sobie pograć w gry. Z racji tego, że wszyscy wiemy, jak w obecnej sytuacji wygląda sprawa z dostępnością zwłaszcza kart graficznych, zaproponowałem mu, że może zamiast tu i teraz kupować nowy komputer, to może fajniej będzie po prostu ulepszyć stary komputer jego rodziców, z którego obecnie korzysta. Tak więc w dzisiejszym materiale będziemy się zajmowali ulepszaniem tego cudeńka. Jest to konkretnie stara stacja robocza Della, dokładnie model T3500 i powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo fajny komputer i wydaje mi się, że niewielkim kosztem około 300 zł będziemy w stanie tutaj wpakować sporo nowych części i sprawić, że ten komputer będzie się znowu nadawał do grania. Albo nie wiem, czy on kiedykolwiek się nadawał, ale teraz będzie się nadawał. Ale umówmy sobie na początku, co de facto siedzi w tej bestii. Ten komputer posiada procesor Intel Xeon. A jeżeli ktoś z Was oglądał jakieś starsze moje filmy, albo ktoś z Was ogląda Michała PC by Techu, to wiecie, że Xeony to są naprawdę bardzo fajne procesory, które można kupić niskim kosztem. Jeżeli mamy kompatybilną płytę główną, to jesteśmy w stanie za niewielkie pieniądze mieć naprawdę super procesor. Dalej mamy tutaj 6 GB RAMu. Co ciekawe, w trzech kościach, bo ten procesor, który tutaj mamy, obsługuje pamięci triple channel, czyli mamy pamięć trójkanałową. Dodatkowo był tutaj taki dysk już zaupgrade'owany firmy Pantera, znaczy Pantera, Panther. Boże, czy to w ogóle jakiś cache ma? Dodatkowo mamy jeszcze dysk 250 giga mechaniczny. No i kartę graficzną, którą tutaj znajdziemy, to GTX 970. Tą kartę akurat Krzysiu dostał jakiś czas temu od swojego brata. No i generalnie rzecz biorąc, 970 to jest dalej bardzo dobra karta graficzna i w gry takie, w które Krzysiu będzie chciał grać, czyli w Minecrafta, DeForest, Subnautica i Red Dead Redemption, myślę, bez najmniejszego problemu sobie ta karta poradzi. W pierwszej kolejności w ogóle wymieniłem tutaj SSD-ka na Kingstona, tak żeby był to jakiś rozsądny SSD-k. Tego SSD-ka najprawdopodobniej wykorzysta się do innego komputera. W każdym razie w tym komputerze mamy Xeona W3505. I szczerze mówiąc, po zobaczeniu tej nazwy kompletnie nic mi to nie powiedziało. Jest to procesor na soket 1366. Jest to procesor, który ma taktowanie 2,5 GHz, ale niestety tylko dwa rdzenie i dwa wątki. No niestety, dwa rdzenie, dwa wątki w 2021 roku to jest takie, powiedziałbym, absolutne minimum, żeby w ogóle komputera dało się używać pod Windowsem 10. No i jak sami zresztą widzicie teraz na ekranie, gdy robię jakieś proste zadania, jak włączam przeglądarkę, włączam eksplorator plików, no użycie procesora praktycznie cały czas jest pod korek na 100%. Multitasking w tej startowej konfiguracji no nie wygląda dobrze. Postanowiłem sprawdzić, ile nasz Xeon W3505 wyciągnie w Cinebenchu R20. I szczerze mówiąc, to dawno nie widziałem tego benchmarku, żeby robił się aż tak wolno. Po kilkudziesięciu minutach zobaczyłem wynik na poziomie 288 punktów. Auć. Z racji tego, że Krzysiu chciał grać w gry, to pomyślałem, że zaczniemy sobie tak po lekku od Minecrafta, który działał tak. Cóż no, pokaz slajdów rodem z PowerPointa. Nawet przy ograniczeniu renderowania do dwóch chunków jest źle, bo gra ma bardzo agresywne stutery. Przypominam, że w środku mamy GTX-a 970, który bez problemu radzi sobie z Minecraftem czy innymi wiele bardziej wymagającymi grami, więc taki zły wynik jest po prostu spowodowany procesorem. Dalej sprawdziłem Doom Eternal, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany. Cóż, gra na ustawieniach średnich, szczerze mówiąc, jakoś działa, ale widoczne są dość spore stutery, przez co gra no, nie jest specjalnie komfortowa. Cóż, dalej odpaliłem naszego Wiedźmina 3 i cóż, na ustawieniach Uber ścinka na ścince. No i przechodząc przez Nowigrad, cóż, no Wiedźmin nie byłby grywalny na takim procesorze. No i z racji tego, że Krzysiu mówił, że chciałby sobie pograć w Red Dead Redemption 2, no ono nawet się nie chciało uruchomić przez to, że mieliśmy 6 GB RAMu, ale zresztą po tym, co zobaczyliśmy wcześniej, no to śmiało możemy założyć, że nawet gdybyśmy mieli więcej RAMu, to z tym procesorem wynik byłby naprawdę wręcz tragiczny.
Jednakże co fajne, za nieco poniżej stówkę udało mi się kupić o wiele lepszego Xeona, którego nazwę wyświetlę Wam tutaj teraz na ekranie. I co ważne, jest to Xeon, który ma 6 rdzeni i 12 wątków. Dodatkowo posprawdzałem też manuale Della i okazuje się, że ten procesor powinien być kompatybilny z tą stacją roboczą. No i z racji tego, że 6 GB RAMu to też troszeczkę mało jak na 2021, to dokupiłem Krzysiowi kolejne 3 kości po 2 GB, tak więc będziemy mieli 12 GB RAMu w konfiguracji triple channel, no i myślę, że taka ilość bez problemu wystarczy do pogrania w gry i żeby jeszcze dodatkowo mieć przeglądarkę w tle. Nie przeciągając dalej, lecimy z upgrade'em, a potem omówimy sobie, ile zyskaliśmy na takim prostym upgrade'ie. Lecimy! Teraz co musimy zrobić, to sobie po prostu położyć tego kompa, wybebeszyć procesor, dołożyć RAMu i będziemy mieli finito, plus ja jeszcze go troszeczkę odkurzę, skoro już jest rozebrany. Lecimy. Generalnie tego typu stacje robocze, właśnie Della czy HP, one są bardzo fajne pod tym względem, że one są takie mega modularne i one działają, mają dużo różnych takich fajnych zawiasów, zaczepów. Okidoki. Okidoki. Tutaj mamy zaślepkę, ja Wam to pokażę dokładniej. Tak wygląda tutaj w środku, tutaj mamy nasze sloty na RAM, tu jest nasz radiator na procesor. Fun fact, ten procesor, który będziemy wrzucali, czyli Xeona X5670, to ten Xeon, którego będziemy wrzucać, ma mniejsze TDP niż ten procesor, który jest tutaj. Więc to jest taki dość zabawne, o matko. Dobrze, odkurzymy to. W sensie wydmuchamy ten syf. Dobra, w pierwszej kolejności dorzucimy sobie RAMu, bo to jest bardzo prosta operacja. Po prostu sobie tutaj w brakujące slociki powrzucamy. Dobra. No i dobra, i spróbujmy teraz tego proca wykręcić. I radiator zdjąć. Musimy go wyczyścić w ogóle. Tada! Mamy nasz radiator, idę go wyczyścić. I jest nasz Xeon. Jeszcze z chłodzenia sobie wyczyścimy. To wymieniamy proca. Siup. Tutaj. Elegancko. Chodź tu. Papa. Wyciągnięty. Kładamy drugiego. Tada. Gotowe. Siup. Tutaj. Elegancko. O. Oki. Siedzi w sokecie, wszystko ok, dajemy pastę i odpalamy bydlaka. Dobra, to pierwsze uruchomienie, słuchajcie. Czy to zatrybi, czy nie zatrybi? Pa-pa! Mamy. Jest post. Jeszcze tylko sobie weźmiemy do BIOS-u, wejdziemy. I jak widzicie, mamy tutaj teraz Xeona, naszego, którego załadowaliśmy, który ma 12 mega L3 cache'u w ogóle. To jest całkiem sporo. Jest tutaj poprawnie wykryte wszystko i mamy też 12 GB RAMu, wszystkie po 2 GB i taktowanie 1333 MHz, czyli tak jak było i maksymalne, jakie ten komputer oficjalnie wspiera. Więc cóż, no, wygląda na to, że wszystko ok. Tak więc włączamy system i lecimy z testami. Po uruchomieniu Windowsa okazało się jednak, że do dyspozycji mieliśmy tylko 6 wątków, a nie 12, a ilość RAMu dostępna dla systemu to zaledwie 8 GB z 12. Z kościami to była dość prosta sprawa. Okazało się, że jeden ze slotów był zakurzony i po ponownym przeczyszczeniu slotów pamięci RAM wszystko zaczęło działać. Natomiast jeżeli chodzi o wątki procesora, to należało przejść do BIOS-u i włączyć hyperthreading. No i po ponownym włączeniu Windowsa mieliśmy do dyspozycji 6 rdzeni i 12 wątków oraz nasze 12 GB RAMu. No, to teraz możemy poszaleć. Oczywiście musiałem najpierw zacząć z Cinebenchem R20 i proszę, wynik na poziomie 1478 punktów. Nieźle. Każdy z Was chyba zgodzi się, że to jest ogromny przeskok w stosunku do 288 punktów, no bo mamy prawie 5 razy wyższą wydajność syntetyczną. Jeżeli chodzi o Minecrafta, wow, no to szczerze mówiąc działa on tak jak natura chciała. No i bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie wyciągnąć tutaj okolice 100 kratek na sekundę, a także wartości 1% low są na bardzo dobrym poziomie, więc no bez problemu da się grać. Jeżeli chodzi o Doom Eternal, to działa on też zdecydowanie
zdecydowanie lepiej niż w konfiguracji z poprzednim procesorem. Nie dość, że mamy o wiele więcej klatek na sekundę średnio, to także znaczącej poprawie uległy wartości 1% low, czyli nie mamy takich nagłych, gwałtownych ścinek. DeForest na ustawieniach średnich śmiga teraz w prawie 100 FPS-ach. No jest to znaczący przeskok w porównaniu do tego, co mieliśmy na poprzednim procesorze. No i gra z praktycznie niegrywalnej stała się super przyjemnym doświadczeniem. Kowboje na komputer 2, czyli Red Dead Redemption, przy ustawieniach z naciskiem na wydajność, no cóż, działa też bardzo sprawnie i bez problemu da się teraz w ten tytuł pograć. Kończymy teraz z wynikiem na poziomie 45 klatek na sekundę średnio, no i cóż, no jest to naprawdę całkiem spoko wynik jak na taką konfigurację. Dalej mamy Wiedźmina 3 na ustawieniach Uber, no i teraz też śmiga on bardzo dobrze, no i spokojnie można byłoby go ukończyć, a gdybyśmy chcieli wycisnąć więcej FPS-ów niż 45, to śmiało można by obniżyć ustawienia graficzne, no i mieć jeszcze więcej klatek. Także, co mnie dość pozytywnie zaskoczyło, to to, że w grach teraz czynnikiem ograniczającym jest karta graficzna, więc może się okazać, że do takiej konfiguracji całkiem nieźle spisałaby się nawet lepsza karta graficzna, taka jak 1070 czy 1660 Super. A to ci niespodzianka. Finalnie cały koszt upgrade'u też nie był specjalnie duży, bo procesor kosztował mnie 95 zł, 3 kości RAM-u kosztowały mnie w sumie 103 zł, no i do tego jeszcze był dodatkowy dysk SSD, który kosztował 145 zł. Co za tym idzie, cały upgrade zmieścił się w kwocie około 350 zł, a komputer dużo lepiej radzi sobie praktycznie z każdym zadaniem, od pracy aż po granie w gry. No i taki to, moi drodzy, odcinek z upgrade'u komputera dla kuzyna. Mam nadzieję, że taki odcineczek troszeczkę warsztatowo-testowy Wam się podobał. Upgrade, myślę, wyszedł całkiem fajnie. Gry są jak najbardziej grywalne, no i myślę, że Krzysiu też będzie zadowolony z takiej konfiguracji, będzie mógł sobie spokojnie pograć teraz w gry na takim pececie. A także myślę, że i programy do nauki zdalnej powinny na takim sprzęcie chodzić całkiem nieźle. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych ciekawych materiałach i projektach. Na razie. BIOS.